Cześć wszystkim, dzień dobry, witajcie serdecznie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku chciałabym porozmawiać o pielęgnacji swojej skóry, ponieważ bardzo często pytacie się mnie o to, w jaki sposób dbam o swoją cerę, jak ją pielęgnuję oraz jakie są moje sekrety, więc mam nadzieję, że w tym odcinku wszystko się wyjaśni i dowiecie się czegoś więcej. Także jeżeli ciekawi Was ta tematyka, to zapraszam do oglądania, zaczynajmy. Chciałabym tylko powiedzieć, że w momencie, jeżeli zauważymy u siebie jakieś problemy skórne, z którymi przez dłuższy czas nie będziemy mogły sobie same domowymi sposobami poradzić, no to należałoby się oczywiście udać do lekarza dermatologa. On po oględzinach skóry, po dokładnym wywiadzie będzie w stanie coś zaproponować, może przepisać jakieś maści albo wdrożyć ewentualne leczenie. Następnie, według mnie takim bardzo ważnym podpunktem, o którym niejednokrotnie bardzo często zapominamy i sobie odpuszczamy i niekiedy niektóre osoby sobie nie zdają z tego sprawy, że gospodarka hormonalna może mieć tak naprawdę bardzo duży wpływ na kondycję naszej skóry. Więc jeżeli pojawiają nam się jakieś grudki, mamy wrażenie, że nasza skóra jest wiecznie zanieczyszczona, łojotokowa, no i w ogóle generalnie nie możemy sobie z nią poradzić, ja osobiście doradziłabym wykonanie badań hormonalnych, żeby sprawdzić, czy ta gospodarka hormonalna nie jest zachwiana, czy wszystko jest w normie, bo może się okazać, że tak naprawdę wystarczy wyregulować poziom hormonów i nasze problemy ze skórą po prostu znikną. Ja osobiście zauważyłam największą poprawę kondycji mojej cery w momencie, kiedy chodziłam w ciąży oraz w okresie karmienia piersi. Moja cera była piękna jak pupcia niemowlaka, gładziutka, jędrna i pełna blasku. Także to jest doskonały dowód na to, że hormony naprawdę potrafią zdziałać cuda. Na wygląd i kondycję naszej cery ogromny wpływ oczywiście ma nasza dieta. Nie bez powodu mówi się, że jesteś tym, co jesz. Moja dieta bogata jest w owoce i warzywa. Odkąd odstawiłam nabiał, nie tylko widzę poprawę kondycji mojej cery, ale również czuję się dużo lepiej. Staram się ograniczać gluten. Oczywiście nie zrezygnowałam z niego całkowicie. Jeżeli już sięgam po pieczywo, to staram się, żeby ono nie było z mąki pszennej. Jeśli kupuję mięso, to zwracam uwagę na to, żeby pochodziło ono z upraw ekologicznych, gdzie są one pozbawione antybiotyków. Ponadto kilka razy w tygodniu przyrządzam sobie taki zielony koktajl, którego głównym składnikiem jest jarmuż, szpinak czy seler naciowy. Taki koktajl jest bombą witaminową dla mojego organizmu, co przekłada się na zdrową i zadbaną skórę, a przy okazji wiem, że robię naprawdę bardzo dużo dobrego dla swojego zdrowia. Także widzicie, że na kondycję naszej cery ma wpływ nie tylko pielęgnacja poranna i wieczorna naszej skóry poprzez stosowanie odpowiednich kremów, to również, ale mam wrażenie, że jednak najważniejsze jest to, co dostarczamy naszemu organizmowi od wewnątrz. Jeżeli organizm będzie miał odpowiednią ilość witamin i minerałów, to będzie w stanie odwdzięczyć się nam piękną i zdrową skórą. Dlatego ja osobiście uważam, że suplementacja w obecnych czasach jest czymś niezbędnym, ponieważ bardzo ciężko jest dostarczyć poprzez pożywienie wszelkich witamin i minerałów, które organizm potrzebuje. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego w takich ilościach spożyć, dlatego też ja sięgam po suplementy witaminowe. Zauważyłam, że najlepszy skład mają takie przeznaczone dla kobiet w okresie karmienia piersią oraz ciąży. Bardzo dużo ich przetestowałam oraz wyszukiwałam w momencie, kiedy starałam się zajść w ciążę. Było to dość długi proces, trwało to około 4 lat, natomiast udało mi się znaleźć taki suplement, który byłby dla mnie najkorzystniejszy. Jeżeli chodzi o wygląd naszej cery, to przede wszystkim ważne są witaminy z grupy B, oczywiście witamina C, numer 1 na liście przeciwutleniaczy, no i witamina A i E, czyli tak zwane witaminy młodości. Ale również zwróćcie uwagę na to, żeby w suplemencie na przykład znajdował się cynk, który ma właściwości łagodzące stany zapalne, jak również zapobiega ich powstawaniu. Także to oczywiście odbija się zdecydowanie na naszej cerze.
Moim nowym odkryciem obecnie jest kolagen do picia. Jak wiemy, po 26 roku życia jego obecność w naszym organizmie zaczyna spadać, a korzyści płynące ze spożywania płynnego kolagenu są dla mnie niesamowite. Przede wszystkim przeciwdziała utracie jędrności i elastyczności naszej skóry. Zapobiega powstawaniu zmarszczek, zapobiega powstawaniu tak zwanego podwójnego podbródka albo na przykład opadających powiek oraz między innymi przeciwdziała powstawaniu rozstępów oraz celulitu, ponieważ kolagen jest to białko, które charakteryzuje się dużą odpornością na rozciąganie. Im więcej go w naszym organizmie, tym nasza skóra staje się jędrniejsza i odporniejsza. Ja od jakiegoś czasu piję Chi Elixir, który nie tylko zaopatruje moją cerę w witaminy z grupy B, C oraz na przykład cynk, ale również posiada właśnie płynny kolagen. Ten kolagen jest pochodzenia rybiego, natomiast w smaku jest to taki przyjemny, tak naprawdę soczek jabłkowy. Jakiś czas temu firma odezwała się do mnie z pytaniem, czy nie chciałabym spróbować ich produktów i tak też od wakacji regularnie spożywam właśnie ten kolagen. Mam tutaj taki kolagen do picia w szklanej butelce, który możecie ze sobą zabrać, jeżeli gdzieś wychodzicie. No i to jest dzienne zapotrzebowanie nasze na właśnie kolagen. Natomiast bardzo fajnym rozwiązaniem są również takie saszetki, w których mieści się koncentrat. Tutaj w czarnej saszetce mieści się podwójna ilość zapotrzebowania kolagen na dzień. Natomiast w białej saszetce jest to pojedyncza dawka właśnie tego kolagenu. Ponadto jest tutaj sok aloesowy, który również ma bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie. Także te saszetki sobie otwieram, wlewam do szklanki i uzupełniam je wodą. To jest taki koncentrat. Natomiast widziałam również, że wiele dziewczyn po prostu otwiera tą saszetkę i pije bezpośrednio z saszetki ten koncentrat. Te saszetki oczywiście są bardzo poręczne i wygodne, żeby zabrać je ze sobą, jeżeli gdzieś idziemy, wychodzimy do pracy, do szkoły. Możemy to po prostu w łatwy sposób wrzucić do torebki. Nie zajmuje dużo miejsca. No i po prostu taką zużytą saszetkę sobie wyrzucamy. Ten filmik nie powstałby, gdyby nie firma Chi, także bardzo dziękuję za uponowanie dzisiejszego odcinka. A dla Was oczywiście jest też również przygotowany kod rabatowy, który będziecie mogły znaleźć na dole ekranu, jak również podlinkuję Wam go w opisie filmu poniżej. Powiedzieliśmy sobie, w jaki sposób dbać o naszą cerę od wewnątrz, natomiast teraz chciałabym powiedzieć kilka słów o mojej pielęgnacji codziennej. Tak samo jak i w wypadku produktów, które spożywam, jeżeli chodzi o kosmetyki, to bardzo zwracam uwagę na skład. Oczywiście staram się unikać wszelkich pochodnych olejów mineralnych, SLS-ów, MLS-ów i tak dalej, nazw, których kompletnie nie jestem w stanie wymówić. Osobiście obecnie używam kosmetyków wegańskich, które wiem, że mają dobry i bezpieczny skład. Skąd pierwszy raz użyłam kosmetyków z serii R9 przeszło rok temu, to obecnie się z nimi nie rozstaję. Przede wszystkim w tych kosmetykach jest duża zawartość witaminy C oraz w składzie są komórki macierzyste skórki pomarańczy, które podobno mają bardzo korzystny wpływ na naszą skórę. Skóra jest nawilżona, gładsza, zmniejszają się też przebarwienia oraz wygląda dużo zdrowiej, no i młodziej. Ponadto regularnie staram się złuszczać swoją skórę. Ja używam do tego takiego naturalnego peelingu, o którym już również niejednokrotnie mogłyście słyszeć na moim kanale oraz na Insta Stories. Dzieliłam się z Wami tym, w jaki sposób go przyrządzam, w jaki sposób go robię. Kupuję po prostu tradycyjnie zwykłą, klasyczną mąkę ryżową. Nakładam, wysypuję na rękę około jednej łyżeczki, do tego dodaję ciepłą wodę i wmasowuję w swoją skórę. Mąka ryżowa jest bardzo drobno mielona, są takie bardzo drobne cząsteczki, więc ona nie jest w stanie nam tak mocno zetrzeć tej skóry, no i po prostu jej podrażnić. Ponadto ryż ma właściwości rozjaśniające, więc to również ma, na pewno ma jakiś wpływ na przykład na nasze przebarwienia. Ja osobiście używam tego peelingu już od długiego czasu i jestem zachwycona. Używam go tak 2-3 razy w tygodniu i potem kontynuuję swoją pielęgnację przy użyciu maski oczyszczającej. Obecnie jestem zachwycona, używam maskę z glinki, którą również Wam tutaj pokażę na ekranie. Także cały ten proces tej pielęgnacji dla mnie sprawdza się naprawdę rewelacyjnie, także pamiętajmy o tym, żeby dokładnie oczyścić skórę, potem ją stonizować, nałożyć jakiś serum. No i tak 2-3 razy w tygodniu pamiętajmy o tym, żeby skórę złuścić oraz oczyścić, na przykład przy użyciu jakiejś maseczki. Oczywiście to zależy od stanu, kondycji naszej cery i to, czego ona wymaga. Ja osobiście używam maseczki oczyszczającej, ale oczywiście jeżeli potrzebujecie dodatkowego nawilżenia, no to wtedy zdecydujecie się już na maskę, która będzie przeznaczona do Waszego typu skóry.
raz na jakiś czas, raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, raz na dwa miesiące. Oczywiście to wszystko zależy od potrzeb mojej skóry. Staram się uzupełnić swoją pielęgnację i wybrać się do salonu kosmetycznego. Ostatnio powierzyłam swoją skórę beauty ekspertowi pani Marcie, który również mogłyście widzieć w moich vlogach. No jestem zachwycona podejściem, ponieważ to jest coś, czego tak naprawdę przez długi czas szukałam, ponieważ niejednokrotnie chciałam się wybrać do kosmetyczki na jakiś zabieg, ale tak naprawdę nie wiedziałam, co służy mojej cerze, jaki ten zabieg powinnam wybrać. I kiedy tak naprawdę dzwoniłam na recepcję, to pani się mnie pytała, no dobrze, ale na jaki zabieg panią zapisać? Tutaj wybieram się do pani Marty i ona dobiera pielęgnację indywidualnie do mnie. Jest to pielęgnacja spersonalizowana w 100%, także jest w stanie określić na ten moment, czego moja skóra potrzebuje, bo wiadomo, że inne potrzeby cera będzie miała latem, inne zimą i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli znajdziecie sobie taką kosmetyczkę, taką panią kosmetolog, beauty eksperta, który będzie wam w stanie doradzić, no to wydaje mi się, że to jest naprawdę połowa sukcesu, bo wtedy będziecie mogły mieć taką osobę, na której możecie polegać, no i będziecie pewne, że jesteście w dobrych rękach, czego wam naprawdę życzę. To już wszystko, o czym dzisiaj chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że dowiedziałyście się czegoś nowego i że skorzystacie z tego filmiku. A jeżeli są to informacje dla was znane, to mam nadzieję, że one posłużą w ramach takiego przypomnienia, co robić, żeby nasza skóra była piękna, zadbana i wyglądała zawsze młodo. Pamiętajcie również o kodzie rabatowym od firmy CHI. Zachęcam was do skorzystania z kuponu rabatowego oraz przekonania się na własnej skórze, jakie efekty może mieć spożywanie właśnie płynnego kolagenu. Jeżeli filmik przypadł wam do gustu, to bardzo was proszę, zostawcie po sobie kciuk w górę. Zapraszam was również do śledzenia mnie na moim Instagramie, moje konto to beatamod. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a podoba wam się to, co widzicie, to zachęcam was również do subskrypcji. Kliknijcie taki czerwony guzik oraz nie zapomnijcie uruchomić takiego dzwoneczka, który będzie was informował o tym, że nowy film pojawił się na kanale. A ja tymczasem żegnam się z wami serdecznie, życzę wam przyjemnego dnia i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!